Przedstawiciele Kirche in Not odwiedzili ośrodki dla uchodźców archidiecezji lwowskiej. 9 kwietnia wizytę roboczą w Lwowie złożyli przedstawiciele Międzynarodowej Katolickiej Organizacji Charytatywnej Kirche in Not, która od grudnia 2011 roku posiada status papieskiej fundacji charytatywnej. Inicjatywy tej organizacji w Ukrainie mają na celu wspieranie działalności duszpasterskiej, edukacji religijnej, mediów katolickich oraz restauracji i rekonstrukcji katolickich obiektów sakralnych. Po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, Kirche in Not zbiera dane na temat potrzeb katolickich wspólnot religijnych w Ukrainie, które opiekują się uchodźcami ze strefy wojny. Celem jest pozyskanie funduszy od dobroczyńców z całego świata i tym samym okazanie pomocy Ukrainie w tym dramatycznym czasie. Pani Magda Kaczmarek, przedstawicielka centrali organizacji, wraz z panem Marko Mankalią odwiedzili ośrodki dla uchodźców w Lwowie i okolicach, którymi opiekuje się Kościół katolicki. Rozmawiali z osobami mieszkającymi w tych ośrodkach, a także z opiekunami i wolontariuszami tymczasowych schronisk. Mianowicie pani Kaczmarek odwiedziła klasztor benedyktynek we wsi Sołonka koło Lwowa, parafię świętego Jana Pawła II w Sokolnikach, a także plac budowy, na którym trwają prace związane z budową domu dla kobiet w kryzysie u sióstr Albertynek oraz była w przytulisku dla mężczyzn, który jest pod opieką braci Albertynów. Również przedstawiciel Kirche in Not w towarzystwie z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim odwiedził jeden z największych ośrodków przyjmowania uchodźców archidiecezji lwowskiej – Dom Pielgrzymów Błogosławionego Jakuba Strepy w Brzuchowicach. Ośrodek nie tylko zapewnia schronienie i wyżywienie osobom przesiedlonym, ale także udziela pomocy psychologicznej i medycznej, organizuje zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie ich pobytu oraz pomaga w opuszczeniu kraju w czasie wojny. Przedstawiciele Papieskiej Fundacji Charytatywnej mieli okazję porozmawiać z tymczasowymi mieszkańcami ośrodka, zobaczyć warunki, w jakich żyją, usłyszeć ich historię i nawet posłuchać małego koncertu zainspirowanego przez dzieci. Dwóch uczestników tego koncertu pochodzi z dużej rodziny, która cudem uciekła z Mariupola. Przedstawiciele Kirche in Not powiedzieli, dlaczego przyjechali do Ukrainy i czego oczekują. Dziękujemy Bogu, że możemy być tutaj pośród Was. Chcemy Wam pomóc tak bardzo, jak tylko możemy. Przybyliśmy, aby z Wami porozmawiać, zobaczyć wszystko, co się dzieje i podzielić się tymi informacjami z ludźmi w różnych krajach, aby katolicy na całym świecie mogli wspierać finansowo i modlitewnie katolików w Ukrainie, którzy opiekują się ofiarami wojny. Naszym głównym zadaniem jest przekazać im to, co tu widzimy. To, co się dzieje dziś w Ukrainie, zjednoczyło ludzi na całym świecie, nie tylko w Europie. To swoisty fenomen dla ludzi na całym świecie, którzy jednoczą się wokół jednego kraju, wierzących i niewierzących, biednych i bogatych, wszyscy teraz z Ukrainą. Miliony ludzi chcą pomóc. Przedstawiciele Kirche in Not planują też odwiedzić podobne ośrodki w innych regionach Ukrainy. Thank you.